Cześć tu Hania. I Bartek. Hania pyta. pyta. I dzisiaj będziemy gadać o szkole. O nie. Co prawda żadne z nas w szkole już nie jest. Na szczęście albo i nie na szczęście. E, więc zacznę od tego pytania, jak szybko przechodzimy do rzeczy. Ty nie jesteś w szkole? No, w sensie chodzi mi o tą, taką szkołę do matury. A dobrze. To to nie nie jestem. No bo teraz jest. No bo teraz się mówi, studenci często mówią o swojej uczelni szkoła. Idą do szkoły. Nie, to nie, nie, nie. Będziemy mówić o takiej szkole, którą już oboje skończyliśmy. Eee, wróciłbyś do szkoły? A ja nie masz pewności, że skończyłem szkołę. Dobra. Musiałabyś zobaczyć moje świadectwo ukończenia. Czy wróciłbyś do szkoły? To jest moje pierwsze pytanie. Zależy po co. No, żeby się uczyć w niej. Uczyć to nie. W sensie, czy jakbyś miał... Na wybrane przedmioty bym wrócił. Wróciłbym na historię. Wyprzedzasz moje pytania. No, no, dobra. <grym> yy, nie, no ogólnie gdybyś... Uf, tak, jeszcze raz. Gdybyś mógł wrócić do szkoły, w sensie, nie wiem, przejść przez gimnazjum i liceum jeszcze raz, albo podstawówkę, to czy byś chciał? Czy to było na zasadzie, że jak najszybciej przez to przejść i żyć dalej? Przez gimnazjum i... Przez gimnazjum bym chciał, jeszcze raz. Przez liceum tak pół na pół. Okay. Podstawówka to była trochę strata czasu. No, jak to w polskim szkolnictwie? No podstawówka była najgorsza pod tym względem. To ja nie wiem, ile musiałabym dostać pieniędzy za to, żeby jeszcze raz przejść przez gimnazjum? Dlaczego? Bo to było straszne. Ale no ja słyszałam właśnie, właśnie o piekle gimnazjalnym tych, mm -hmm. tych pierwszych roczników, co szły do gimnazjum. Że, że. To nie ja. Znaczy, no ty, tych następnych już, bo to ja mm. byłem chyba pierwszym rocznikiem w ogóle, który poszedł do gimnazjum. Nie, 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 nie. Tak mi się wydaje. Nie że no. ja w 2000. Nie w którym ja szedłem do gimnazjum? W 2003 chyba. Wydaje mi się, no nie wiem. Nie, nieważne. co ja gadam. W 2004 szedłem do gimnazjum. A może było już wcześniej, nie wydaje wiem. Wydaje mi się, że było. Tak. Już Le nie pamiętam, no, kiedy nieważne. była ta reforma, no nieważne, ale my, ja właśnie z gimnazjum mam najlepsze wspomnienia i najwięcej znajomych i tak w ogóle. Okay. No ja to znajomych z czasów szkolnych, to w sumie utrzymuję kontakt, no <ścisza> cisza. W sensie, no jakby jedna moja przyjaciółka jest, poznałyśmy się w gimnazjum, ale no, nawet nie byliśmy razem w klasie. No i w sumie z liceum z dwoma osobami czasem mam kontakt. Ale tak to nie. Czyli wróciłbyś ogólnie? No wróciłbym, ale w pełnym pakiecie miałbym wrócić, tak. że zajęcia, znaczy. Wszystko, tam. wszystko. No dobra. Tak? No blisko. Bo ja nie. Miałem, blis <grym> miałem blisko. No. no. To nie robiłabym, ale dostawałbym pieniądze? Nie. <grym> no to, jak, to z czego bym żył? Nie wiem, to jest pytanie takie hipotetyczne. Czyli że znowu byłbym młodszy, tak? N Mógłbym nie, ja inaczej wiem. pokierować swoim życiem, za dokonać dużo, lepszych wyborów. Za dużo pytań pomocniejszych zadajesz. Kusząca opcja. Dobra, czy jest jakaś przydatna rzecz, którą nauczyłeś się w szkole? Wyznaczanie, znaczy używanie gnomonu i wyznaczanie kierunków świata. Używanie czego? Gnomonu, taki to jest? kij, który się wbija w ziemię, i dzięki niemu po cieniu. A, można godzinę Jezu. sobie odczytać. A teraz na niewyedukowaną... No bo my mieliśmy nieraz lekcje w terenie, takie z, yy, Bo ty się pytałaś o gimnazjum czy podstawówkę? Ogólnie. Ogólnie o szkołę. No to chyba już nawet w podstawówce miałem takie praktyczne lekcje, że się wychodziła na zewnątrz i odczytywało godzinę po cieniu. A to byśmy ewentualnie zbierali kasztany albo liście. To też. A my zbieraliśmy jeszcze kamienie z boiska szkolnego, bo... Co? No bo był taki piach... Było takie pole piachu za szkołą, no i tam miało powstać nowe boisko. Więc dyrektor szkoły nas zwoływał z lekcji, i, mów, i znaczy albo z lekcji, albo na WF-ie to było. I na WF-ie nauczyciel nam no mówił, no to dzisiaj zbieramy kamienie. Aha. I zbieraliśmy z tego piachu kamienie, żeby później mógł przyjechać. Mogła przyjechać ekipa budowlana, zrobić wylewkę na to. Wiesz, jak to się nazywa? I zrobić y, murawę nową, nową. To się nazywa um... niewolnicza praca dzieci. Trochę tak, no bo w sumie to powinna zrobić też ta ekipa, która przyjeżdża. No raczej. Ale nie zrobiła. No to, to, tak, Czyli to, to przydatnego pamiętam. wyniosłeś ze szkoły. No jak zbierać kamienie. Ale nasz WFi stał bardzo kreatywny i stwierdził, że zrobimy konkurs, kto dalej rzuci kamieniem. I rzucaliśmy o. kamieniami na odległość. Ok, a jeszcze Wiesz, jak ciężko znaleźć. Yy, no, bo jak już rzucisz tym kamieniem, tam leci daleko, już nikomu się nie chce szukać. Więc każdy musiał mieć swój kamień, a żeby znaleźć wszystkie kamienie, które są mniej więcej podobnej wielkości i podobnej masy. Bo bez tego. No tak, bo bez tego wyniki by były niemiarodajne, nie? Trochę to zajmowało, więc. Były bardzo kreatywne tak WF. zajęcia z WF-u. Nie no, nie wszystkie niestety. Ale... No dobra, a tak z czasów, w sensie inaczej, z takich rzeczy podręcznikowych. Czy jest coś, co wyniosłeś ze szkoły i co jest ci teraz przydatne w tym życiu, w sensie w życiu no, dorosłym? No, z matematyki na pewno. Ale co konkretnie? Geometria. Inaczej, czy coś innego niż dodawanie, odejmowanie. Geometria. Dlaczego? Pomaga mi w życiu. Ale jak? Na no różne sposoby. Ale jakie? Na przykład jak mam coś trójkątnego no. i wiem, jakie są długości dwóch boków, to jestem w stanie obliczyć trzeci. I jak często to robisz? Często. Z nudów, na przykład, albo dla zabawy. No dobra, okej. Okay. Albo średnicę kuli, którą trzymam w ręku, albo tego typu rzeczy. No, ja lubię sprawdzać takie rzeczy, no. mam takie odchylenia, więc. Nie no, rozumiem. Lubię to, też rozumiem. rysować właśnie różne rzeczy geometryczne sobie w zeszłym A to to też, to ja też zawsze z nudów rysuję prosto no. no. albo te inne no bo w, nie no to jest przydatna umiejętność na przykład liczenie tego objętości czegoś no dobra no niektóre to przydaje mi się często w pracy na przykład tak no no dobra znaczy to dobrze to jakby to dobrze no. nie no to to na pewno i is... No, i... no, jeszcze obliczanie procentów, żeby obliczyć, ile zapłacę za coś po zniszczeniu. O, no, no, no. Właśnie ta część, ta część, właśnie programu z liczeniem oprocentowań i stóp procentowych, to były najlepsze. No. Najlepsza część matmy zawsze. To było na matmie? No, a na czym? Może, na, no bo była jeszcze przedsiębiorczość, ale to nie na przedsiębiorczości, to ja grałem w karty. Więc... No, ja nie, nie pamiętam, co miałam na przedsiębiorczości, więc. Była tak dla picu. To była jakaś godzina w liceum chyba, nie? Przedsiębiorczość. Tak. No dobrze. Muszę zobaczyć, jakie mam kolejne pytanie. No, A Ten, a ty? Co wyniosłaś ze szkoły najbardziej? No to oprócz tego, co matmy, to w sensie tych rzeczy z matematyki, co teraz powiedzieliśmy. No. no, oprócz matmy, no bo matma jest dosyć oczywista, nie? No. Oczywista by była też fizyka i chemia, ale o tym się zapomina mhm. zwykle. No bo... Z chemii to ja nie pamiętam absolutnie nic. No. Nic. Nie wiem. Nie wiem w sumie. No, można by powiedzieć, że języki obce, ale pytanie, ile tych języków się rzeczywiście w szkole nauczyłam, co nie, a ile poza szkołą? No, to jest dobre bo to pytanie. ciężko trochę sprawdzić. No, ale myślę, że takie podstawy podstaw to jednak zahaczyłaś w szkole, no, no, bo sama tak. z siebie raczej byś chociaż no, może. Nie wiem w sumie. Ja tu jestem pytań. Bo Ja bym, ja bym angielskiego nie umiał do dzisiaj, jakbyś nie miał w szkole. Tak? No, tak mi się wydaje. No, hmm. Nie wiem. Ciężko stwierdzić. No. Dobra. A, czekaj, muszę kolejne pytanko znaleźć. Pytania masz dzisiaj w formie cyfrowej. E, tak, w formie cyfrowej, ale zeszyt leży, żeby. No zawsze jakiś zeszyt leży. Co za czasy, co za czasy, żeby to jest w wersji cyfrowej. No, ej, e, że już ja porzucam zeszyty. No. Nie, nie porzucam, to tak wyszło przypadkiem. E, jestem, lektury. Jestem śpiący. Napiąłbym się kawę. Podać ci? Nie, no zaraz. A gdzie ona jest? Nie wiem, gdzieś stoi. Dobra, zaraz sobie wezmę. Dobra, e, będziemy teraz rozmawiać o lekturach. Ostatnio słuchałam e, podcastów, w którym było opowiedziane o lekturach, i chciałam Cię zapytać, czy była jakaś lektura, która Ci się podobała i która? I czy była, znaczy, na pewno była jakaś lektura, która Ci się podobała, e, i jaka była najgorsza lektura, Twoim zdaniem? E, taka szkolna. No tak, tak. <laughs> Najlepsza, znaczy, nie wiem, na, najbardziej zaskakująco było przedwiośnie dla mnie. Nie czytałam. To było dziwne doświadczenie, bo to była pierwsza taka książka, którą sobie wyobrażałem jako taką typową lekturę szkolną, a nie była typową lekturą tak? szkolną, bo tam jest bardzo mało dialogów w ogóle. Mm, nie lubię takich. Ale, ale czyta się bardzo szybko i sprawnie. Jest bardzo fajnie wszystko przedstawione. No i jest to też trochę taka no, opowieść, opowieść drogi w sensie o pokonywaniu jakiegoś dystansu ku jakiemuś celu. Marzeniowi, Marzeniowi. Jakieś jest, marzeniu. plany jest bardzo... domy, to tam były szklane tak, domy? Tak, dokładnie. No i tam jest też mocno lewacko. Ja znaczy, przepraszam, nie. lewicowo. Le... Marksistowsko. I fun fact o Przedwiośniu. Nie czytałam go nigdy, ale użyłam go jako przykładu na maturze ustnej z polskiego i dostałam 100%. Bardzo dobrze. Pamiętam, Wiedziałam o Przedwiośniach trzech, trzy rzeczy, że napisał to że romski. Że były tam szklane domy, które były jakąś taką wizją, którą oni chcieli osiągnąć. No, ojca głównego bohatera. I właśnie imię głównego bohatera, którego teraz nie pamiętam. Cezary Baryk. Być może. <grym> no dobra, czyli to była jedna z lepszych. Była tak? Bo tam była taka smutna scena, jak na niego ojciec umiera, chyba w wagonie kolejowym. No nie spoileruj. Oni... A, sorry. No ale te szklane domy to zrobiły na mnie wrażenie. To One były trochę jak science fiction w ogóle, jakiś wątek. Może kiedyś przeczytam przed wiośnie? No on naprawdę wierzył, że istnieją te domy, właśnie. Eee, zastanawiam się, czy była jakaś lektura, która mi tak przypadła bardzo do gustu. Ale, to, ale czekaj, bo ja powiedziałem przed przedwiośnie, a moja ulubiona lektura, taka najulubieńsza... A to nie było ulubione? No ona była najbardziej zaskakująca. Dobra, okay. no to A taka ulubiona. ulubiona to może... No na, pe na pewno Dżuma, ale to siłą rzeczy. Co? Tak. Dżuma była dla mnie... Przewróciła mi świat do góry nogami. Czy ty co? Bo wtedy odkryłem, że, znaczy w sensie odkryłem taki, liznąłem e, troszkę tak już e, odważniej nihilizm i tak dalej. W sensie uh, odkryłem Albert że, tak, że istnieje jakaś filozofia, która idealnie odzwierciedla moje poglądy wtedy, gdy okay. byłem młody. Czy to ty byłeś osobą, która powiedziała mi, że dżuma jest najgorszą książką Alberta Kami i że powinniśmy go omawiać w szkole, ale nie na podstawie dżumy, tylko na tak. podstawie innych jego jakichś tam. No ja się zgadzam. Czyli to ty mi to powiedziałeś. No bo to jest jedna z jego gorszych według mnie. Powieści. Ale mimo wszystko, była twoją Ale dianą, mimo wszystko, którą? jeżeli chodzi o lektury szkolne, to była świetna. Bo, poka bo pokazywała no, jakiś fragment świata, do którego się nie ma dostępu z poziomu szkoły w Polsce w tym wieku. Grubo lecisz. No, wchodzi w takie tematy, których się nie omawia w szkole, które powinno się na przykład omawiać na religii. Ale się ich nie omawia, bo na religii lepiej omawiać stację drogi krzyżowej, zamiast omawiać zagadnienia związane z filozofią, moralnością czy etyką. No. no a o tym jest właśnie dżuma. Dżuma, dżuma, dżuma. Dżuma, dżuma jest o podstawowych dżuma. pytaniach, które zadaje sobie ludzkość. Oglądałeś? Um... Tylko w, w atrakcyjnej, takiej sensacyjnej formie. No bo... Pamiętam, jak moja siostra czytała Dżumę. To było trudne dla niej chyba. Pozdrawiam Asia. W ogóle w pracy mamy biuro rzeczy znalezionych no. i zaraz przed wybuchem pandemii, tak na trzy dni przed, ktoś zgubił książkę Dżuma. Uuhu. I ona leży do dzisiaj, nigdy jej nigdy nie odebrał. Ciekawe czemu? Na, no, to, albo to było na trzy dni przed, może na dwa dni przed, może na dzień przed, coś takiego. Czy to przypadek? W tym samym tygodniu dokładnie. I i była na niej adres w ogóle tej biblioteki, z której była pożyczona. No. I my tam chyba dzwoniliśmy. No. Ale nie udało się jej jakoś zwrócić, bo oni chyba nie. Nie, nie, nie mogli znaleźć takiej książki w ogóle w żadnym rejestrze swoim, mimo że była ich pieczątka tam. Co? No To była Podejrzana dziwne. sprawa. No. Teraz taka złowroga cisza. I te. Świerszcze. Dobra. Eee, czyli eee, a dobra, a najgorsza lektura teraz? Najgorsza, którą... jaką? Inaczej, poczekaj, poczekaj. Przeczytałeś wszystkie lektury, które miały się omawiane? Nie. Okej, okay. to która znaczy, była najgorsza? chodzi ci z całej historii w całej szkole od tak. początku do końca, to na pewno, nie, nie ma szans. No dobra, eee, no to która była najgorsza? Nad niemnem. No, nie czytałam Nad Niemnem. No ja było. Ja się spodziewałem polskiej wersji jakiegoś Balzaka albo Jane Austen, że to będzie takie, Jane wiesz... Jane Austin. Austin. Ostillum lococinum jest taki lek chyba. <grym> Na kaszę. Nie, bo nie inaczej się nazywa. No to, no, a dostałem takie, ja... No takie coś, że tam, wiesz... No, no, wiem. Też nie ma dialogów, ale nie jak w przedwiośniu, że masz zdania pojedyncze, mm -hmm. niezłożone i wszystko leci do przodu, za pieprza. Tylko w drugą stronę zwalnia. To o, i y, nie wiem, czy coś z tego, z Brunona Szulca jest lekturą. Na pewno są jakieś fragmenty w podręcznikach jego tam prozy. A sklepy cynamonowe to jego? Tak, to jego. To, no, znaczy Nienawidzę to... tego. To jest najgorszy syf, jaki wytworzyła literatura. Może go po prostu nie rozumiesz. Rozumiem. Po A może nie... jednak nie. On po prostu się urodził przed erą filmową i nigdy w życiu nie przeczytał scenariusza filmowego żadnego. Bo gdyby go przeczytał, to może by się bardziej zainspirował i zaczął pisać swoją prozę jak scenariusz. W sensie nie marnować słów, Aha. epitetów e, z, i, i tych, czego się zawsze y, nadużywa. Przymiotników. No to epitetów w sumie. No bo no jak ktoś, on, 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 jego się czyta jak początkującego pisarza takiego. Takiego, lice, takiego licealista, że wymyślił wszystkie możliwe słowa, żeby coś opisać i je wpisał. Zamiast po prostu użyć jednego, które mieści w sobie całą tę resztę. Kurczę, ja chyba powinnam nadrobić te lektury z liceum, w sensie właśnie przedwiośnie, tego, sklepy cynamonowe, nadniemnem. Nad Niemnem pamiętam tylko fragmenty serialu, jak mama moja kiedyś oglądała. W sensie ona wiele razy to oglądała. Mm. No ja, znaczy, ja nie lubię, znaczy ogólnie jest hejt na nadniemnem. Nikt nie lubi nadniemnem, bo opisy przyrody, no, ale opisy przyrody mogą być piękne. No nie, Jak ktoś czytał kiedyś prusta, no to wie, że można, robić, można pisać jak Schulz, i można pisać jak ta, jak się nazywa, autorka nadniemna? niemną? Orzeszkowa. Orzeszkowa. Chyba. Ale robić to w piękny sposób. Bardzo. Y... poetycki? Może obrazowy? Nawet, no na przykład. No. no dobra, a co uważasz o lalce? O, lalkę bardzo lubiłam. To no jest świetna powieść. <coughs> Chciałam tylko powiedzieć, że nie Przy... dałam rady jej przeczytać. Serio? Bo była nudna. Tam się nic nie dzieje w tej Tam książce. Tam się właśnie tyle dzieje, nic że się szok. Nie dzieje. Tam ja ju... są fantastyczne postacie. Wiesz co ja zrobiłam w połowie? Znalazłam audiobooka na YouTubie i go mhm. po prostu przesłuchałam na prędkości dwa. To w się sensie dwa razy szybciej, bo nie byłam w stanie tego czytać, bo to było tak nudne. Właśnie według mnie y, nie powinno się w szkole omawiać, jeżeli chodzi o Prusa. Nie mhm. powinno się omawiać na przykład lalki jego, mhm. bo lalka jest taką... Powieścią bardziej dla ludzi zaangażowanych, takich, wiesz, nie, nie jakichś tam młodych z podstawówki czy coś, tylko już bardziej dorosłych, co przeżyli już te rzeczy, które przeżywają bohaterowie w tej powieści. Ale powinno się zaczynać od jego falietonów, tam chyba do kuriera warszawskiego. Hmm. On był jednym z najokrutniejszych falietonistów. To znaczy? Zaraz obok pewnie tam Słonimskiego czy Tuwima. Był okrutny w sensie, on potrafił, jak się czepił kogoś. No, bo kiedyś nie było tak, że był kanał na YouTube i się znęcało nad kimś albo robiło jakieś tam komentarze filmikami, tylko się pisało falietony do gazety, nie? Czyli on był po prostu takim hejterem. On jeździł tak po ludziach, ale po takich głupich ludziach, którzy byli po prostu głupkami i nie potrafili się zachować. Serio? I plus potrafił w tak wspaniały sposób uderzać takim jadem, kąsać. Chciałbyś tak umieć, co? No, chciałbym. <laughs> Ale nie, znaczy on, jeśli miałbym ułożyć taki ranking okrutnych ferietonistów polskich, to na pewno na pierwszym miejscu będzie Słonimski, bo on był po prostu, on był potworem. On się, on, jak, ja bym nie chciał być przez niego zdisowany nigdy na papierze. Na drugim miejscu byłby Tuwim, bo oni razem w duecie potrafili niszczyć ludzi. Tuwim? No. Ten od lokomotywy? tak. Niemożliwe. Bardziej o to w oparach absurdu. Bo on ma dosyć dwoistą naturę, ten Tuwim, no ale mniejsza. Ach, na trzecim miejscu byłby Prus, a na czwartym byłby Hamilton Słojewski. Tylko, że on pisał chyba albo, albo gdzieś zaraz po II wojnie światowej, czy coś takiego. Już nie pamiętam. Ale on się zawsze podszywał pod osobę starszą niż był on w sensie miał taką kreację. On był młodym człowiekiem, jak pisał te falietony, ale się podszywał pod staruszka takiego doświadczonego. Nie wiem. Ale też było okrutny. Ja uwielbiam jego falieton o zamku królewskim odbudowanym przez komunistów. I ogólnie o starym mieście odbudowanym. Podziwiam to, że ty w ogóle takie rzeczy. I polecam też falieton dzieci Słonimskiego. To jest tak okrutny pojazd ogólnie po instytucji dzieci. Jezu. I jednocześnie dorosłych i dorosłych mających dzieci. Coś pięknego. Ale chyba przeczytam Ja mam chyba jego zbiór felietonów gdzieś w domu, mi się wydaje. Albo Pod może? Karmaciu. Albo i sprzedałem już. Może sprzedaliśmy. Chyba tak. Możliwe. Dobra, Ale może to można się znajdzie w internecie. No. Okay. Więc ja, jeżeli chodzi o lektury, lalka spoko, ale plus powinien być y, przedstawiony w formie właśnie jego felietonów, bo one są świetne. No. I też można się nauczyć pisać dobrze, czytając je. To jest taki gotowy poradnik. Chciałbyś stworzyć listę lektur obowiązujących w szkole? Chyba nie. Dlaczego? Nie czuję takiej potrzeby. No nie, ale gdyby ci ktoś zaproponował, że ej, słuchaj, zatrudnimy cię do tego, żebyś stworzył listę lektur, które powinienby. Jakby mi ktoś za to zapłacił, no to tak. tak to bym stworzył. No ja nie bo bym nie wiedziała, co dać. Ale to byś mogła wymyślić, jakby jakie. No, ale ja bym chciała porządnie zrobić. No, ale jakby... takie swoje ulubione byś wsadziła. Lektury? Uh -huh. Nie mam. Żadnych. W sensie takich z, ze szkoły, takich typowo jakby lektur szkolnych. Właśnie tak cały czas próbuję wymyślić jakąś lekturę, która rzeczywiście była spoko. No to ewentualnie w podstawówce opowieści z narni, tak? To a, z w sumie jej... tak. A, jedyne, a miałaś Harry Pottera jako lekturę? Nie. Bo zawsze była taka możliwość, że nauczyciel mógł dołączyć jedną taką zaproponowaną przez uczniów, i no zawsze to... u nas Harry Potter wygrywał. A nie, to właśnie u nas chyba te opowieści z narni takie były, no. że to było. No bo opowieści z narni są bardziej chrześcijańskie. A Harry Potter to bardziej taki. No, Satanistyczny. Nie, taki purytanizm bardziej. Nie, purytanizm to w USA był. Nie wiem. Taki. No Harry Potter też jest konserwatywną książką, mi się wydaje. Ale... Może nie wchodźmy w to, bo no, możemy może zrobić nie. taki odcinek o Harry Potterze oddzielnie. Je, można na YouTube sobie wpisać Harry Potter konserwatyw. I to wtedy już. Wszystko będzie. Szerokiej drogi. E... Albo Harry Potter transfobia. Oj nie, nie. nie. Albo J.K. Rowling transfobia. Nie, prędzej J. J. K. Rowling. E, to prędzej J.K. Rowling. Co chciałam powiedzieć, nie. że mały Książę był spokon, no ale to wiadomo, o. jakby... Mały książę jest Tak, spokojnie. tylko ja go nie doceniłem wtedy, jak go czytałem. Myślałem, jako dziecko myślałem, że to szajst totalny. To się przyznaje. No Ale ja dopiero też wtedy później. Do później dopiero odkryłem, o co w tym chodzi. Gdzieś tu mam chyba małego księżyca. Bo on był nie? w ogóle kosmitą, nie? No tak. On był obcym. I ja tego nie dostrzegłem. Przecież, on, przecież to były podróże między planetami. No w tak, ogóle, jak w Wojny trochę. No. Ewo, gdzieś tu miałam na półce takie stare wydanie Małego Księcia, takie z 90 któregoś roku w ogóle, ale nie wiem gdzie jest. Tam na dole, gdzieś tu nie będę szukać. No i to tyle z tymi lekturami. Jeszcze chciałam Cię zapytać o przedmioty. Jestem prawie pewna, że ja Cię o to kiedyś już pytałam, ale nie szkodzi trudno. No. Znaczy, to jest takie pytanie: no, jaki przedmiot powinien być w szkole, którego nie ma którego nie ma? Tak. Teraz to w sumie nie wiem, jakie są, więc. Nie, no, no. raczej się bardzo nie zmieniło. Yy, no to przedsiębiorczość. No ale taka prawdziwa, nie prawdziwa. taka prawdziwa. Psychologia. Znaczy, znaczy chodzi mi o zasady, mm -hmm. znaczy o założenia. nie? Że znaczy... Jak uczyć na przykład, jak robić domowy budżet. Ale to jakby ograniczą się w takim razie do liceum. Tego, no by Podstawy filozofii. Podstawy psychologii. I podstawy prawa. Tak. Na przykład. Taka, taka, Ja mam taki podręcznik z pierwszego roku studiów dziennikarstwa. No. Podstawy prawa dla początkujących, czy coś takiego. No. I ona jest genialna. No. W sensie tam, bo ta, napisała ją taka wykładowczyni, z którą miałem zajęcia. O. I ona na wykładach mówiła dokładnie tak samo, jak było napisane w tej książce. W sensie no. ani jednego zbędnego słowa. Wszystko wytłumaczone po kolei. Serio? Zawsze ja sobie od czasu do czasu do niej sięgam nawet i sprawdzam. No, jak, jak się nazywa? Podstawy prawa, a nie podstawy y... prawa dla dziennikarzy, chyba. Okej, okay, a ta wykładowczyni? Maria Łoszewska-Ołowska. Okej. Okay. No, tak się nazywa. No, Polecam, to to ja do takie... niego wracam często, bo jak czegoś nie rozumiem, mego czymś czytam, to sobie szukam tam definicji w tej książce i tam wszystko jest super wyjaśnione. No, powinno być takie rzeczy. No. Albo na, też powinno, to chyba, no właśnie, naprawie, moim zdaniem powinno być uczone nas na przykład o różnych rodzajach umów, które można tak. mieć z pracodawcą. Dokładnie dobrze, bo w podręczniku to... też tam jest. No właśnie. na bo... sam rodzaje umów. Bo no. tego nie, nie ma w szkole w ogóle, no. że, że jest są, o pracy, jest zlecenie, no. dzieło i tak dalej. Jakie są zasady? Sam się musisz dowiadywać z Google. No. To ja myślę, że właśnie takie pięć przedmiotów, no, no to, to te podstawy prawa, podstawy psychologii społecznej. religie, religię, w sensie, nie, już nie mówię z jakiegoś tam ateistycz, mm -hmm. ateistycznego punktu widzenia, tylko żeby nie zabierała godzin. No to można zrobić filozofię. Zrobić filozofię. No w sumie, no co, I tam, jak uczciwie no będą przeprowadzane zajęcia, to znajdzie się i miejsce dla katolicyzmu. Iż, no tak, no jakby nie patrzeć. E, czyli mamy już trzy. Przedsiębiorczość. Był jeszcze jeden? Czy... Przedsiębiorczość, filozofia, podstawy prawa. Podstawy psychologii, moim zdaniem, też powinny być. Takiej społecznej przynajmniej. No. No takich, takie podstawy takich relacji międzyludzkich, co nie? No to powiedzmy, że taka psychologia społeczna, może trochę taki zahaczony o socjologię. Mm. Że mniej tej psychologii takiej indywidualnej, tak. ale bardziej takiej właśnie społecznej. No i jeszcze jakiś jeden? Dawaj, zrobimy taką magiczną piątkę. Mm. Nie wiem, czego jeszcze brakuje. Wszystkiego. <laughs> o, albo takie, takie, taki przedmiot techniczny, że na przykład uczysz się szyć, uczysz no. się takich głupot, jak wbijać, nie wiem, gwóźdź w deskę. Taka technika, albo... tylko taka, jaka powinna być. Tak, tylko pracowni. nie taka, że dziewczynki idą gotować, a chłopcy idą yy, kleić drewienka. Mm -mm. No, albo robimy sałatki. Tak, tylko takie zajęcia techniczne, że naprawdę się uczysz jakichś no. przydatnych rzeczy. No, na przykład choćby tego szycia. No ale ja no ja do że tego potrzebujesz umiem. wykwalifikowanego personelu i pracowni. Nie? W sensie, że. Żeby... No tak. W szkole w Polsce kto ci to zapłaci? No dobra, ale teraz tak wiesz, um, no wiem. Wyobraźnia mi po prostu poszła do przodu. Chciałabym mieć takie zajęcia w szkole. No ja też właśnie. No taką i... poważną technikę. Tak, a nie taką, jak była. Plastykę też miałem, ale. No ale co, 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 po co ta plastyka? No rysowało się tam, no. No i, i po co to komu? Tak szczerze. Znaczy, jak ktoś lubił sobie rysować i mógł się w końcu wyżyć. No niech się w domu rysuje, a nie zabiera czas w szkole. No przepraszam, ale nie. Albo zróbmy taką godzinę, że możesz robić, co chcesz. Możesz czytać, możesz se rysować, możesz sobie grać na telefonie. Przedsiębiorczość. Tak było. No, u mnie to ekonomia, WF nie ćwiczyłam. Ekonomia? Miałam, bo ja byłam na profilu MatGeo. I miałaś ekonomię? I myśmy mieli taki przedmiot ekonomia. Swoją drogą z naszym WF-istą. Eee, ja znaczy słuchaj, nie, może go nie doceniam. Albo to było w drugiej klasie, albo w trzeciej. Wydaje mi się, że w trzeciej. I ja przysięgam, że ja nie pamiętam absolutnie nic, co było na tym przedmiocie. Nie jestem w stanie <grym> ci wymienić jednej rzeczy, która tam była. Ani jednego tematu. No, ale ten ale ten WF ista on... Znaczy, jak to wyglądało? Ale nie, nie, zajęcia bo nie były pamiętam. w klasie, rozumiem. Nie, no w klasie, w klasie, ale ja nie, ja nie pamiętam nic. Nawet, na, wiem, że był jakiś podręcznik i on po prostu nas uczył niby tej ekonomii, ale ja nic tam nie było o tej ekonomii. No to ale nie teraz, wiem, to nie wiem. Teraz mi jeszcze przyszło myśl yy, a propos wiedzy o społeczeństwie, że WOS ogólnie jest bardzo spoko przedmiotem, moim zdaniem. W sensie zamysł na WOS jest spoko, tylko pytanie, jak jest prowadzone. Ale uważam, że WOS jest jednym z tych przedmiotów, które mają bardzo duży potencjał. Bycia takim ja, naprawdę ja dobrym. Ja WOS. No. Ja w liceum też lubiłam. No WOS jest trochę takim wstępem do socjologii. Nie? Zależy jak jest prowadzony. No to tak. No, jakby... ale, ale przydaje się, no bo życie polityczne też jest ważne, nie? Też trzeba. Tak. No ogólnie takie życie gospodarcze. Polityka jest głupia, ale jest niestety ważna, jak to ktoś kiedyś mądrze powiedział. No, no i chyba tyle by było. Hmm. No ja nie mam więcej pomysłu na takie dodatkowe no przedmioty. Zrobię ankietę na e, naszym profilu na Instagramie. No, zrób, Ania zrób. Pyta, jaki przedmiot powinien być w szkole? Zobaczymy, co wejdzie. Pewnie będzie, większość będzie coś o gospodarce, ekonomii. Tak mi się wydaje. Teraz dobra. są takie klimaty trochę. A, a pytanie do osób, które nas oglądają. Jak chcecie, to możecie napisać w komentarzu, jaka była najlepsza i najgorsza lektura i co uważacie o lalce? No, to jest ciekawe. Ponieważ no ja nie lubię. Tak, ale rzeczywiście spotkałam się z tym, że dużo osób, tak w moim wieku i też jakby no, w podobnym wieku lubi tą lalkę. No bo ciężko. Ja na, na przykład bardzo lubi. Tak jak mówię, no, lalkę ciężko docenić, mi się wydaje, w trakcie czytania, bo to jest w liceum, czy nie? To mm -hmm. jest wcześniej. Mi nie, się wydaje. w liceum, tak. Mm -hmm. Ciężko ją trochę docenić. Z kto bo... by ci w gimnazjum lalkę przeczytał? <noise> Nikt, gwarantuje ci. No ciężko docenić tę historię, bo się tak naprawdę nie przeżyło jeszcze no. niczego związanego z tą historią i nie czuje się tych bohaterów. Ale później jak już się trochę starszym, to... Jeszcze najgorzej jak się ma ym, takie z góry narzucony na przykład obraz Izabeli, że o, Izabela że to ten. była szmata. No nie, nie była. W sensie, no, nie, nie. Ale, nie, ale była niebezpieczną postacią. No tak, ale chodzi o to, że to, to nie Taką jest tak, że ma, ma, manipulatorką. No tak, to okay. Toksyczną. No ale ten, jak mu tam było, Łęcki, też nie był no, jakiś No też był toksycznym człowiekiem. Nie tam no, wszyscy byli toksyczni po prostu. No pewnie tak, no jak wszyscy dorośli. I tą piękną myślą i pozytywnym akcentem myślę, że y, zakończymy dzisiejszą pogadankę w szkole. Tak. No, tyle chyba. Nie mam więcej pytań i przemyśleń. W sensie pytania bym pewnie miała, ale ile można gadać o szkole? Zachowaj je na. Cieszę się w augustą. każdym razie, że um, szkołę już skończyłam i współczuję wszystkim, którzy mają przed sobą jeszcze 12 lat edukacji. Ile? No, szkoła trwa 12 lat, nie? Serio? No, masz 8 podstawówki, 4 liceum albo 5 technikum. To nawet. A to więcej. jak nie było 8 podstawówki, jak ja miałem 6? No to 6, 3, 3, też 12. Nigdy sobie tego nie policzyłeś? Nie. No, w każdym razie. Wiele rzeczy w życiu policzyłem, ale tego nie. No to tym też również pozytywnym akcentem. I szczekaniem piesków. Idealnie. Żegnamy się. Do widzenia. Pa!